16-letni mieszkaniec gminy Bargłów Kościelny, położonej w powiecie augustowskim, skorzystał z głębokiego snu matki i nocą z soboty na niedzielę zabrał kluczyki do jej samochodu. Po północy wsiadł do Mazdy i ruszył na rajd po okolicznych polach. Niestety nie zakończył się on dobrze dla auta. Nie posiadając uprawnień, a tak naprawdę z uwagi na wiek nie dający chłopcu nawet prawa do podjęcia szkolenia, 16-latek na tyle nieumiejętnie poprowadził samochód, że jego podróż zakończyła się dachowaniem w polu. Młodzieńca poniosła fantazja, bo opuściwszy pojazd, zrobił mu zdjęcie i wysłał je do jednego z domowników, po czym porzucił leżące na dachu auto i wrócił do domu. Około godziny później przybyli na miejsce mundurowi, sprawnie ustalili właściciela pojazdu i bezbłędnie trafili do jego domu. Tam zastali sprawcę. Okazało się, że pomimo młodego wieku jest pod wpływem alkoholu. Jak się dowiedzieliśmy od podkomisarz Kingi Muczyńskiej, oficera prasowego augustowskiej policji, mundurowi nie ustalili, czy chłopak wsiadając do auta i ruszając w pechowo zakończoną podróż był pod wpływem alkoholu. Wątpliwości jednak nie ulega, że po wycieczce już tak. W jego organizmie badanie wykazało 0,5 promila alkoholu, a u zaspanej rodzicielki 3-krotnie więcej. Nad postępowaniem 16-latka, ale też jego rodzica, pochyli się teraz sąd rodzinny.